Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Ten odcinek będzie poświęcony argumentacji, dlaczego warto diagnozować dzieci z zespołem Aspergera i z ADHD. O ile wcale nie jestem zwolenniczką diagnozowania osób dorosłych, kiedyś mi na diagnozie zależało, próbowałam, miałam bardzo nieprzyjemne doświadczenia. Na priv powiem, z kim i gdzie. Nie chcę być skarżona o pomówienia, dlatego nie powiem publicznie, które instytucje zdecydowanie odradzam. Prywatnie mam do tego prawo. I diagnozę dostałam zgodnie z zasadami magii i ładu, wtedy, kiedy już mi na niej zupełnie nie zależało. I mogę powiedzieć, gdzie ją dostałam i z kolei jaki ośrodek polecam. Polecam ośrodek Centrum Psychiatrii Anima w Rzeszowie i w Kolbuszowej. Jest tam bardzo duży zespół psychiatrów i psychologów na bardzo wysokim poziomie, również z doktoratami, również z habilitacjami. Pracują w zespołach interdyscyplinarnych. To są raczej młodzi ludzie, douczający się, wymagający od siebie wzajemnie. I dlaczego u dorosłych niekoniecznie jestem zwolenniczką diagnozy? Dlatego, że osoba dorosła sama ma wiedzieć, kim jest. Moja psychoterapeutka na terapii współuzależnienia, na mojej psychoterapii, gdy byłam ofiarą przemocy, wręcz była przeciwna temu, żebym ja się określała jako osoba autystyczna, ponieważ to, nad czym ona pracowała, to było nieważne, jaka metka, nieważne, jaka łatka. Pani ma wiedzieć, kim pani jest i pani ma wiedzieć, co jest dla pani dobre. Nikt inny, ani ja, ani żaden inny psychiatra, ani w ogóle nikt, partner, nikt. Tylko pani. To, co dziś jest mi zarzucane jako arogancja, jako nadmierna pewność siebie, to jest to, co moja terapeutka ze mną wypracowała. Czyli to, że nikt mi nie będzie mówił, kim ja jestem. Ale z dziećmi. Z dziećmi jest inaczej. Dzieci tym się różnią od dorosłych, że są bezbronne wobec świata w bardzo dużej mierze i dopiero muszą się tej obronności nauczyć, wypracować ją sobie. Dla dziecka z zespołem Aspergera jest to trudniejsze niż dla dziecka neurotypowego, ponieważ myśli inaczej niż większość świata. Czyli ma już dwa powody do tego, by znaleźć się na pozycji przegranej. Nie dość, że z dzieckiem, to jeszcze jest autystyczne. Szkoła, i mówię tu zarówno o nauczycielach, jak i o grupie rówieśniczej, potrafi dziecko z Aspergerem i dziecko z ADHD zniszczyć psychicznie, po prostu rozwałkować. Z powodu inności, z powodu trudności z porozumieniem się wzajemnym. Bo ludzie to neurotypowi mają ogromne problemy z komunikacją, naprawdę. Tylko, że ponieważ ich jest większość, to do niedawna, lub też jeszcze niektórzy, diagnozują, przypisują, interpretują nam trudności komunikacyjne. Podczas gdy my mamy po prostu komunikację opartą na logice argumentacji, a nie na emocjach, tak bardzo jak osoby neurotypowe. Przywitaj się, miapku. Inność budzi agresję. To jest problem. Dlatego dziecko z Aspergerem, z ADHD
diagnozą może być chronione. Chronione przed nadmierną agresją nauczycieli, co w ogóle nie jest rzadkie, dlatego że do zawodu i nauczyciela, i pedagoga w ogromnej mierze selekcja jest negatywna. Idą tam ludzie, którzy nie czują, że mogą odnieść sukces. Więc będą pracowali z dziećmi. Więc się zaczepią w budżetówce. Mój kolega, który jest wykładowcą filozofii na UW, o moim wydziale, czyli w wydziale pedagogicznym, mówi, że najbardziej lubi te panienki, które piłują paznokcie na zajęciach, bo one przynajmniej nie gadają. I ja też je najbardziej lubiłam, bo one mnie nie rozpraszały na ciekawych zajęciach. Tak więc diagnoza na papierze w dużej mierze może powstrzymać dorosłe osoby sfrustrowane przed krzywdzącym traktowaniem dziecka, będą się bardziej pilnować, oraz przed milczącym współudziałem na drobnych, codziennych, psychologicznych zbrodniach w grupie rówieśniczej. Co też jest oczywiście bardzo częste. Dziecko z Aspergerem to jest dziecko, które każdej zakompleksionej pani zaszło za skórę bardzo głęboko, ponieważ jej powiedziało prawdę w jakimś momencie, na pewno dlatego stało w kącie. I teraz jeśli klasa będzie się śmiała z tego dziecka, będzie atakowała, to ta zakompleksiona pani milcząco to przyklepie. Albo wręcz ukara dziecko z Aspergerem czy z ADHD za to, że się broniło. Dlatego taka tarcza jest bardzo ważna. Druga kwestia to jest ochrona dla rodzica. Film nagrywam nie bez powodu. Aktualnie wspieramy zbiórkę jednej z naszych konsultantek, jednej z moich najbliższych i od najdłużej współpracownic, na diagnostykę jej synka, który miał już ogromne problemy w przedszkolu, miał ogromne problemy w zerówce, na przykład z takiego powodu, że powiedział do pani, że pani jest jak szczur. Pani wezwała tę naszą konsultantkę, tę naszą współpracowniczkę, że syn ją wyzywa od szczurów. W rozmowie wyszło, że on jako dziecko bardzo fascynujące się przyrodą oglądał ostatnio film o szczurach. I tam było powiedziane, że szczury są bardzo inteligentne. I na początku roku szkolnego nowa pani zaimponowała mu wiedzą, więc powiedział, że jest jak szczur lądowy. A ona zareagowała agresją. Zareagowała agresją, wezwała tę naszą współpracowniczkę na dywanik i zarzuciła jej, że nie potrafi dziecka wychować kulturalnie. Z tym dzieckiem, to jest przysłodkie dziecko, przekochane, naprawdę. Opiekuje się młodszą siostrą, ma ambicje, jest kreatywne, jest twórcze, jest chętne do rozmowy, do porozumienia. Ja nagrywam czasem dla niego filmy. I nie ma w nim zagrożonej woli. A mimo to problemy z nim są w świecie neurotypowym przeogromne. Dlatego, że on sobie nie radzi z traktowaniem go niesprawiedliwie. Nie radzi sobie emocjonalnie ze śmianiem się z niego. Z szukaniem drugiego dna w jego wypowiedziach. Tak jak z tym szczurem na przykład. Nie umie się obronić.
I frustracja u niego narasta do tego stopnia, że nieraz rzucał krzesłami w przedszkolu. Gdy na przykład chłopcy śmiali się z niego, że on kocha koniki pony. I jego mamie, która jest samotną matką, po przemocy, bardzo ciężkiej, również na oczach tego dziecka, nauczycielki zarzucały, oraz panie z OZS-u, zarzucały, że ona jest po prostu przemocową matką. Dlatego on się tak zachowuje. Nie jest. Spędziłam u nich w domu wielokrotnie, wiele dni. Znam ich bardzo dobrze. Współpracujemy od momentu, dosłownie od dnia, gdy w niej coś pękło i postanowiła odejść od oprawcy, do dnia dzisiejszego. Przeszłyśmy bardzo wiele etapów zmiany jej wewnętrznych i moich również. I wiem, że jest to osoba na bardzo wysokim poziomie moralnym, która zawsze dąży do porozumienia, bardzo dba o swoją psychoedukację, o psychoedukację swojego dziecka. I zarzucanie jej zaniedbań rodzicielskich jest bardzo krzywdzące i jest dokładaniem jej problemów w momencie, gdy ona i tak ma wystarczająco niełatwo. Więc taka diagnoza będzie też ochroną dla niej. Następnie. Ludzie autystyczni mają szczególną skłonność do depresji i nerwicy. Nie dlatego tylko, że mamy skłonność do ciągłych zapaleń, stanów zapalnych mózgu, przez to, jak nasze mózgi pracują na bardzo wysokich obrotach. Ale również dlatego, że od wczesnego dzieciństwa spotykamy się z ogromnym niezrozumieniem i ogromnym brakiem akceptacji dla tego, jacy jesteśmy. Nie potrafimy się odnaleźć w grupie rówieśniczej. Świat neurotypowy nas przebodźcowuje. System nauczania jest niedostosowany do tego, jak działają nasze mózgi. System regularności świata neurotypowego jest niedostosowany do tego, jak działają nasze mózgi, a więc na fiksacjach i shutdownach. I my po prostu wszyscy po kolei wyrastamy w przekonaniu, że jesteśmy jacyś nienormalni. Owszem, jeszcze do niedawna autyzm powszechnie nazywano zaburzeniem rozwojowym. Również autyzm wysoko funkcjonujący. Dziś mówi się już o odmiennej ścieżce rozwoju neuronalnego, ale nadal jest faktem, że nas jest znakomita mniejszość. Chociaż mi już się to nie mieści, bo wybrała się otaczącymi autystykami, ale tak jest. Nas jest jakiś nie za wielki procent w populacji. Miał. I taka diagnoza, która dziecku od początku mówi: ty po prostu jesteś mniejszością, a nie jesteś nienormalny, pozwoli ochronić tego człowieka przed wzrastaniem w przekonaniu, że jest z nim coś mocno nie tak. Dalej, to umożliwia różnego rodzaju rehabilitację. To też nie brzmi dobrze. Trening umiejętności społecznych, moim zdaniem on jest potrzebny również ludziom neurotypowym. Trening kompetencji interpersonalnych powinien być obowiązkowy w każdej szkole i przedszkolu, ale nie jest. Rehabilitacja, taki trening pomoże ludziom, młodym ludziom autystycznym nabyć jakichś kompetencji do poruszania się w świecie neurotypowym. A więc pozwoli na lepsze relacje, lepsze funkcjonowanie, a więc mniejszą depresję, mniejsze poczucie odrzucenia, niezrozumienia, a więc i mniejszą frustrację, mniejsze rozczarowanie. A
autyzm ma zalety, ale za wszystko, co jest dobre i fajne, się płaci. Nasza pozbawiona granic percepcja wiąże się bardzo z zaburzeniami integracji sensorycznej. Nas ciągle coś boli. Trening integracji sensorycznej, który dziecko dostanie po diagnozie, uchroni go w życiu dorosłym przed fizjoterapią do końca życia. Ja miałam, jak gdy miałam 25 lat, przestałam chodzić, bo nie byłam w stanie nosić głowy. Kręciło mi się w głowie w ogóle. Nie byłam w stanie trzymać jej prosto. Potrzebowałam 3 lat fizjoterapii, takiej bardzo intensywnej, najpierw co drugi dzień, żeby nauczyć się chodzić jak trzeba. Wczesna diagnoza umożliwia więc lepszy rozwój samoświadomości i świadomości swojego osadzenia w świecie. Jest więc zadbaniem o to, również społecznym, byśmy nie mieli dorosłego autystyka, który mniej więcej pomiędzy 25 a 35 rokiem życia będzie z życia wyjęty, zbierający się fizycznie, zbierający się psychicznie, zbierający się społecznie do tego, żeby móc funkcjonować. Więc jest to naprawdę opłacalne. Być może fakt, że współczesne dzieci są diagnozowane w wieku lat kilku, a nie tak jak moje pokolenie w wieku lat 35-45, być może to się przyczyni do realnej zmiany społecznej, bo my jesteśmy specyficzni i naprawdę bardzo przydatni. Tylko to, jak wygląda nasze traumatyczne dzieciństwo bez diagnoz, sprawia, że my się bardzo musimy na początku dorosłego życia odnaleźć. Tak jak powiedziałam, kręcę ten film, ponieważ nasza współpracowniczka właśnie zakłada zrzutkę na diagnozę jej syna. Jest samotną matką 2 dzieci, daje konsultacje u nas w fundacji, więc więcej pomaga niż bierze. Oprócz konsultacji zajmuje się też stacjonarnie jedną osobą, zresztą chorą na schizofrenię, również z naszej sieci samopomocy. Jej dzieci są czyste, dokochane, wesołe. Ona jest na nie bardzo uważna. Ale jako samotna matka ma ograniczone możliwości finansowe. Tym bardziej, że o alimenty sądzi się już któryś rok. Dlatego chcę was prosić o to, byście wzięli udział w tej zrzutce, po to, by młody miał diagnozę przed pójściem we wrześniu do szkoły. On powtarzał zerówkę ze względu na niedojrzałość szkolną, tak zwaną emocjonalną. Teraz, jak pójdzie do szkoły, problemy będą jeszcze większe. Możemy go uchronić, po prostu możemy go uchronić przed tym, co myśmy przeszli w szkole. Dlatego bardzo was proszę o udział w tej zrzutce, o udostępnienie tego filmu, tej zrzutki dalej. Poza tym przypominam, że fundacja utrzymuje się tylko z waszych wpłat. Nikt nas nie finansuje. Jesteśmy nadal autystyczni na maksa. Więc i ten kanał, i wszelkie działania, które robi fundacja, a więc w tym momencie i grupa psychoedukacji, tak, w programie psychoedukacji, w której jest 30 już osób,
który był u mnie na konsultacjach, a więc i ten kanał, i sieć samopomocy, i siedziba, to wszystko jest tylko dzięki waszemu wolontariatowi w sieci samopomocy i dzięki waszym wpłatom. Za co wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.